programie Skaner Grudziądza w mieście po raz pierwszy przyznano tytuł wolontariusza roku. Wolontariat można uznać za lokalne partnerstwo. Wolontariuszy spotykamy niemal na każdym kroku. Są obecni podczas akcji charytatywnych, pomagają organizatorom wydarzeń kulturalnych, sportowych. To, co wyróżnia wolontariusza, to chęć niesienia pomocy, serdeczność i najważniejsze – zaangażowanie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, przypadającego na dzień 5 grudnia, w Grudziądzu po raz pierwszy przyznano tytuł Wolontariusza Roku. Wyróżniono również pozostałych aktywnych wolontariuszy, którzy działają w organizacjach, a swój wolny czas poświęcają na bezinteresowną pomoc. Praca, w moim wypadku nauka i tak dalej, to jest to, co zabija nasz czas na co dzień, bynajmniej dla mnie. A to, co pozwala mi odpocząć i zrobić przy okazji coś dobrego, to wolontariat. Bo często wolontariat się kojarzy z czymś takim, co wymaga bardzo dużego nawału pracy. A czasem wystarczy spotkać się z młodymi ludźmi, z nimi porozmawiać, dać im jakiś fajny pomysł. Oni sami to rozwiną i sami bardzo dobrze pociągną ten temat. Dlatego w taki sposób myślę, wolontariat jest najlepszym pomysłem. W sali sesyjnej Grudziąckiego Ratusza wiceprezydent Grudziądza Przemysław Ślusarski nagrodził kilkudziesięciu najbardziej aktywnych wolontariuszy. Kapituła powołana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego zdecydowała. Pierwszą laureatką tytułu Wolontariusza Roku w Grudziądzu została uczennica pierwszego LO Weronika Bartoszewska. Brałam udział we wszystkich, jeżeli chodzi o zbiórkach żywnościowych, brałam udział w organizacjach, oczywiście w okruszkach miałam cały czas kontakt, czyli jest to schronisko, takie miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić czas, gdzie mogą porozmawiać, zawsze mogłam im pomóc w każdej sprawie. Oczywiście brałam udział również w takich akcjach typu Wielka Paka dla Dzieciaka, w Wielkiej Paczce Wielkanocnej, Szlachetnej Paczce, gdzie przygotowaliśmy prezenty dla biednych dzieci, dla rodzin potrzebujących. Oczywiście również też uczestniczyłam w sprzedawaniu kartek świątecznych, którzy malowali ustami, stopami. Były te pieniądze przeznaczone na fundację Pomóż i Ty. Również brałam udział w balu charytatywnym, gdzie spotykały się dzieci z domu dziecka. Chyba taką nagrodą jest uśmiech dzieci, osoby, której daje się pomoc przede wszystkim. To ciężko opisać, bo to chyba każdy inaczej to indywidualnie ocenia. Dla mnie jest to przyjemność. To nie jest kwestia, że ja to oczekuję jakiegoś nagrody za to. To jest po prostu bezinteresowność. Nie potrzebuję jakichś oklasków czy, nie wiem, podziękowań, bo to jest dla mnie. To jest też w jakimś sensie egoistyczne, bo ja się z tego cieszę, ponieważ to dla mnie największa nagroda, że ja mogę zobaczyć, że ktoś jest z tego zadowolony, że ktoś docenia to, co się robi. Również w Grudziąckim Centrum Caritas nie brakuje osób, które pomagają najbardziej potrzebującym. Wolontariat to szeroko rozumiana pomoc osobom potrzebującym, ale ta potrzeba czasami jest bardzo, bardzo różnorodna. Dlatego tam, gdzie wolontariusz widzi, że chciałby pomagać, tam po prostu pomaga. I wolontariusz nie ma określonej sfery pomocy. Po prostu jak widzi człowieka, któremu należy pomóc, no to pomaga. I to jest właśnie wolontariat. To jest to piękne, że to wynika gdzieś tam z głębi serca, że ja chcę. I to jest istota. Przede wszystkim wolontariusze pomagają w świetlicach dla dzieci, w tych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, w Mniszku i w centrum na ulicy Marcinkowskiego, ale też pomagają w innych zakresach, podczas kolonii letnich, podczas zajęć w środowiskowym domu samopomocy, podczas różnych innych sytuacji, na przykład wolontariusze szkolnych kół Caritas, wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża pomagają w zbiórkach żywności, które organizuje Grudziącki Bank Żywności. Także ta współpraca jest nie tylko w ramach jednej organizacji, ale często wolontariusze łączą się w jakiejś jednej dziedzinie, aby w jednej sprawie, aby po prostu pomagać. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbywają się z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejny zapraszamy za tydzień.